Występują. Cuando veas que en el cielo se teje una historia y dos corazones aprenden a amar y todo puede ser real cuando nos une el deseo de amarnos con el alma sin mirar atrás y vivimos sentimiento que viaja con el viento y nos une el deseo de volvernos a amar. Cuando nos une el deseo de volvernos a amar sin mirar atrás y vivimos el deseo de volvernos a amar. Przeklęta miłość, odcinek 94. Nie zmuszaj mnie, chcę być z mamą. Doktor Cantrell i Ewa nie pozwolą jej skrzywdzić. Puść mnie. Nie można. Będziemy się modlić, żeby wszystko się dobrze skończyło. Nie rozumiesz, że ci ludzie są niebezpieczni i mogą cię skrzywdzić? Nic mi nie zrobią. Nie znasz ludzi. Wiem, że się martwisz o mamę, ale teraz nic nie możemy zrobić. Nie jesteś sama. Masz mnie. Chcą ją powiesić, a ona nie zrobiła nic złego. Wiem, ale nic jej nie zrobią. Bardzo się boję. Uspokój się. Twojej mamie nic nie będzie. Señor de Mendoza. Señor inspector. Postaram się, żeby zapadł sprawiedliwy wyrok. Co? Zobaczy pan. Po co, skoro wciąż pan uważa, że zasłużyłem na szubienicę? Wciąż nie mam przeciwko panu dowodów. Jestem pewny, że Donia Snoralda zajmie się tym. Jest zdolna do wszystkiego. Uważa pan, że można nami manipulować? Nie. Nie może pan przeprowadzić śledztwa. Po co panu dowody, skoro sam się przyznałem do przestępstwa? Nie jestem przekonany o pańskiej winie. Proszę tylko o jedno, tak? Niech pan wypuści Soledad. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Proszę ją wypuścić. Así que déjela ir, por favor. Proszę nas wpuścić. Damianie, zrób coś. Niech pan nas wpuści. Co za niesprawiedliwość. Co zrobimy? O której chcą to zrobić? Co za straszna kara. Nie bądźmy takimi pesymistami. Porozmawiam z moim adwokatem, żeby zajął się obroną Sebastiana i Soledad. Po co, skoro Don Sebastian sam się przyznał? Zrobił to ze względu na Soledad. A teraz oboje zawisną. To straszne. Daj spokój. Mówię prawdę. Jak to możliwe, że ta kobieta jest twoją matką? ¿Cómo así que esa señora es su madre? ¿Asnoralda es tu mamá? Sí. Tak. Sí lo es. ¿Y cómo es eso? ¿Dlaczego nikt o tym nie wiedział? No. Es una verdad. Ukrywała to przez ten czas. Mucho tiempo.
Porzuciła cię? Tak. Nikt nie wie, kim ona jest w rzeczywistości. Oddała mnie, bo jest okrutna i bez skrupułów. Ale to moja matka. Sin sentimientos, sin escrúpulos. Pero es mi mamá y no puedo juzgarla. Pero deje esa cara, nie smuć się. Miałeś szczęście, że cię porzuciła. Wyobrażasz sobie życie z taką czarownicą? Nie. No me imagino. Może kiedyś taka nie była. Nigdy się do ciebie nie przyznała? Nie. Nie spalili tej kobiety, ale nie spocznę, dopóki nie powieszą obojga. Gdzie Herkules? Wyszedł rano. Co ci jest? Jestem przerażony. Dlaczego? Tu działy się okropne rzeczy. Słyszałem jakieś hałasy, czyjeś kroki na korytarzu. Drzwi same się otwierały. Co jeszcze widziałeś? Człowieka. Jakiego? Był wysoki i stary. Miał siwe włosy i szedł do piwnicy. Znowu? Jak to? Widziała go już pani? Tak. Co jeszcze się działo? Patrzył mi w oczy i nagle zniknął. Przysięgam, że to był duch. Przeklęty. Kto? To duch starego Roca Fuerte. Co? Nic ci nie zrobi. Myślałem, że to moja wyobraźnia. Jak duch może tu mieszkać? Wyrzucę go stąd. Nie pozwolę sobie zatruwać życia. Powinien się smażyć w piekle. Co wiesz o Asnoraldzie? Jeśli ją przyciśniemy, nie będzie oskarżać Sebastiana i Soledad. Już jej to mówiłem, ale się nie przejęła. Trzeba wykorzystać to, co o niej wiesz. Niech świat się dowie, co to za osoba. Racja. Musimy zrobić wszystko, żeby nie powiesili Don Sebastiana. Porozmawiam z moim adwokatem. Inspektor nie może wiedzieć o tym, co robimy przeciwko Asnoraldzie. Inspektor nie może sentir esa presión. Tiene que demorar su decisión. Porozmawiam z nią, a potem pójdę do Iris. Dobrze, a ja wybiorę się do adwokata. Jak się pani ma? Cieszę się, że tu jestem, bo bałam się, że spalą mnie żywcem. Chcieli to zrobić, ale potem mieliby poważne kłopoty. Szukają winnego, dlatego są wściekli. Jest pani tu, bo chce wyjaśnić wszystkie zarzuty, a także chronić panią. W domu byłaby pani w niebezpieczeństwie. Moja rodzina wciąż tam jest. Nic im nie zrobią. Chodzi im o panią. Co będzie z Sebastianem? Musimy zebrać dowody i potem zdecydujemy, co z nim zrobić. Trzeba udowodnić, że zabił panią Laís Renán. Czy może zostać skazany na szubienicę? Jeśli mu udowodnimy winę. Postaram się, żeby prawda wyszła na jaw.
Znajdę sposób, żeby cię stąd wykurzyć, Rocafuerte. Nie dam się zastraszyć. Nie pozwolę na to. Nie powinna się obwiniać. To było okropne. Straciłam ojca. Nieprawda. Kocha cię. Będę z tobą. Nie bój się. Musisz dotrzymać słowa. Ojciec nie chce już znać Marii. Wiesz, że zawsze spełniam swoje obietnice. Jeśli pozwolisz nam zostać w swoim domu, odnowimy go. To też twój dom. Jutro pójdę do księdza. Na razie nie miałem na to czasu z powodu kłopotów Doni Soledad. Jak to się skończyło? Źle. Oboje zostali aresztowani. Jeśli im nie pomożemy, zapłacą za coś, czego nie zrobili. Nie mów tak. Donia Esmeralda robi wszystko, żeby powiesili Don Sebastiana. Za kogo ona się uważa? Wiem. Nie powinna tego robić. Powiedziałem jej, że nie może oskarżać niewinnych osób, ale nie posłuchała mnie. Ona nic nie rozumie. Musimy coś zrobić, żeby Donia Esmeralda i jej przyjaciółki nie postawiły na swoim, bo powieszą Don Sebastiana. Spokojnie, pomogę ci. Porozmawiamy z nią? Powiemy wszystkim, kim jest Esmeralda Rocafuerte. Jeśli nie wycofa się z tego, co robi, wiele straci. Widzisz, jaki jestem ci wierny? Zawsze przy tobie. Nie odejdę z tego świata bez ciebie. Zostaw mnie i wracaj do piekła. Owszem, ale razem z tobą. Zabiorę cię tam. Przeklęty staruch. Spokojnie. Przyszedłem powiedzieć, że nie uwolnisz się ode mnie. Osoby, które skrzywdziłaś, chcą zemsty. Ja też. Nie zostawię cię w spokoju nigdy. No te dejaré en paz, sino cuando te haya hundido para siempre. No más. Dosyć. Don Herculitos! Qué gusto de volver. Jak się pan miewa? ¿Cómo está? Nie twoja sprawa. Pewnie jest panu przykro. Wiemy, jak bardzo pan kochał panią Laís. Ningún secreto, el gran amor que sentía por doña Laís.
Uważaj na to, co mówisz, wiedźmo. A si? Właśnie chcieliśmy z panem porozmawiać, ale nie mogliśmy pana znaleźć. Nie pozwolimy skazać don Sebastiana na szubienicę. Jesteśmy jego przyjaciółmi. Powinniście powiedzieć, co się naprawdę stało tamtej nocy. Tak. Chcecie mnie zastraszyć? Proszę sobie nie pozwalać, bo wiemy o panu wiele rzeczy. Potrafimy pana zmusić do tego, czego chcemy. Dranie. Proszę nas szanować. Właśnie. Uważajcie na to, co mówicie. A co nam pan zrobi? To samo, co Garbusowi? Co mówisz? O tym też wiemy. Ale jest jeszcze wiele innych rzeczy, o których możemy opowiedzieć. Dranie. Lepiej niech nas pan szanuje. Przysługa za przysługę. Musi pan pomóc don Sebastianowi, bo wydamy was. Nie szukajcie z nami zwady. Niech pan porozmawia z donią Asnoraldą i uprzedzi ją o nas. Kafid, jej syn, też o was wszystko wie. Tak samo może was wydać. O czym pani mówi? Proszę zapytać damy swego serca. Syn? Dziękuję. Jest pani spokojniejsza? Znam kobietę, która umie wypędzać duchy. Myślisz, że to pomoże? O ile wiem, w innych przypadkach to podziałało. Takie rzeczy są zabronione. Nikt się nie musi dowiedzieć. Jeśli czegoś nie zrobimy, będziemy musieli uciekać z tego domu. Podobno, kiedy jakiś duch nawiedza dom, nie da się nic zrobić. Ten przeklęty staruch jest tu od dawna. Mogę poprosić, żeby ta kobieta przyszła jeszcze dzisiaj. Dobrze, ale nikomu ani słowa. Tak jest. Herkules nie wrócił? Nie. Gdzie on może być? Proszę się tym nie przejmować. Elena. Nie powinniśmy grozić temu człowiekowi. Nie wiedzą, co ich czeka, jeśli dalej będą się tak zachowywać. A jeśli zajmą się też nami? Nie odważą się. Mają już dość problemów na głowie. Racja. Musimy być twardzi. Mamy pozwolić, żeby powiesili do Sebastiana? To by było okrutne. Bóg by nam tego nie wybaczył. Dlaczego nigdy nie wspomniałaś, że to twój syn? Nie uważam go za syna, ale za obszarpańca, który chce ci uprzykrzyć życie. Nie udowodni, że jest moim synem. To dlaczego denerwowałaś się, kiedy przychodziła ta kobieta z tawerny? Iris to prostytutka. Twoja stara koleżanka. Obrażasz mnie. To twoja przeszłość, którą zawsze chciałaś ukryć. Ale ona teraz wyjdzie na jaw. Nie osądzaj mnie. Ci granie zagrozili mi, że nas wydadzą, jeśli pozwolimy, żeby powiesili Sebastiana. Jak to? Wiedzą o Garbusie i o innych rzeczach. Nie daj się zastraszyć, tchórzu. Jeśli oni coś powiedzą, oboje zawiśniemy na szubienicy. Rozumiesz? Soledad,
Jak miło cię widzieć. Jak się masz? Dobrze. W takim miejscu? Jestem tu bezpieczniejsza niż w domu. Damian rozmawiał z obrońcą w twojej sprawie. Myślisz, że mi pomoże? Oczywiście, zna się na prawie i udowodni, że jesteś niewinna. Co ci powiedzieli? Nic. Nie ma dowodów ani przeciwko mnie, ani przeciwko Sebastianowi. Ale on się przyznał, żeby mnie chronić. Co z Eugenią? Jest u mnie z Konstantiną. Dziękuję. Mamy nadzieję, że długo tu nie będziesz, ale przyniosłyśmy ci kilka potrzebnych rzeczy. Dziękuję. Sebastian pewnie nie ma się czym okryć. Przestań się nim tak przejmować. Przyniosę mu wszystko, czego potrzebuje. Jakby cały świat nagle zniknął. Nie, my cię nie opuścimy. Sebastiana też nie. Chociaż jest nas tak mało, sprawimy, że sprawiedliwości stanie się zadość. Zobaczymy, co na to powie Asnoralda. Słyszysz mnie? Muszę z tobą porozmawiać. Słyszysz mnie? Tak, kochanie. Powiedz, co mam robić? Co słychać? Czego chcecie? Porozmawiasz z panią Asnoraldą. Nie ma jej. A może nie chce nas przyjąć? Nie ma jej. Poczekamy, aż wróci. Ogłuchliście? Nie wiem, kiedy wróci. Poczekamy, ile trzeba. Nie było jej? Co u diabła to robicie? Jak się pani ma? Źle, odkąd was zobaczyłam. Wynocha, nie rozmawiam z wami. Ale my rozmawiamy. Nie rozumiecie? Jeśli nas nie wysłuchacie, będziemy chodzić od domu do domu, opowiadając, kim naprawdę jest pani Asnoralda Rocafuerte. Jasne? Eugenia, co ci jest? Sebastian, co mam zrobić, żeby ci pomóc? Powiedz. Niewiele można. Tylko oni znają prawdę, ale na pewno jej nie zdradzą. Mogą cię powiesić, a tego nie chcę. Nie pozwolę cię skrzywdzić. Uspokój się, kochanie. Spokojnie. Nie chcę, żeby skrzywdzili Sebastiana albo mamę. Uratują się, to dobrzy ludzie. Nie ma ich kto ratować. Nie wiem, czego chcecie, ale nic nie wskuracie. Proszę nas wysłuchać, bo panią wydamy. Niby jak? Powiemy, że pracowała pani w burdelu. Przyjmowała tam bogaczy. Wiele osób wciąż to pamięta. Ludzie przestaną pani ufać i będą panią pogardzać. Sus palabras perderían valor. Brań. No. A mí no. Proszę mnie nie bić. I por muy baja. Jeśli przez panią skażą don Sebastiana na szubienicę, wywołamy wielki skandal. Se atreve a ir a la inspección y a decir que don Sebastián lo ahorquen.
Nosotros hablaremos y armaremos un escándalo. De padre, señor mío. Estamos hablando... Mówimy poważnie. Mejor que baje su... Proszę odwołać swoje oskarżenia, bo pani pożałuje. Vamos. Chciałbym być dumny, że jestem pani synem, ale zawsze się tego wstydzę. Chodźmy. I co? I bien qué? Me salgo bien. Idiota. Yo no veo nada que esté bien, no seas imbécil. Hafid to dobry chłopak. Będzie wspaniałym mężem. Nie ma się czym przejmować. Oby. Proszę w to nie wątpić. Dokąd idziesz? Odpocząć. Mamy przed sobą ciężką noc. Zrobię to samo. Najpierw tu posprzątasz, leniu. Adonael. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Co się dzieje? Jak tu śmierdzi? Es una limpieza que le están... Robię to, żeby odpędzić złe duchy. Co takiego? Donia Snoralda wynajęła ekspertkę od wypędzania duchów, żeby pozbyć się pana Roca Fuerte. Widziałem go i wiem, że wkrótce to my musielibyśmy opuścić ten dom. Co ty wyrabiasz? Co pomyślą ludzie, widząc takie rzeczy? Oskarżą nas o herezję i czary. Nikt niczego nie zauważy. Ten przeklęty staruch musi stąd zniknąć. Nie ruszy się stąd. Przestań. Masz go na sumieniu, bo go zabiłaś. Uprzykrzyłaś mu ostatnie lata życia, bo nigdy go nie kochałaś. Przestań mi to wyrzucać. Wierzysz, że zniknie po czymś takim? Nigdy. Wystarczy. Wstawaj, klienci przyjeżdżają do tawerny. Trzeba ich przyjąć. Podoba ci się dom Iris? Bardzo. Każde miejsce by mi się podobało, jeśli mogę tam być z tobą. Naprawdę? Ładnie go urządzimy i wypełnimy miłością. Spędzimy tam najpiękniejsze chwile w naszym życiu. Z każdym dniem kocham cię jeszcze bardziej. Ja też bardzo cię kocham.
Jutro pójdziemy do księdza. Zrobię, co zechcesz. Po ślubie chciałabym porozmawiać z ojcem. Może zrozumie, że to najlepsza decyzja. A twoja rodzina? Jestem cyganem. Ale twoja mama? Chcę o niej zapomnieć. Nie mam ochoty, żeby się do mnie przyznała. Dlaczego? Nie będę więcej żebrał o miłość. Ta kobieta jest pełna nienawiści i złych uczuć. Przemawia przez ciebie żal. Nie potrafię nad tym zapanować. Obiecuję, że dam ci mnóstwo miłości, której ci brakowało. Będziemy bardzo szczęśliwi. Wiem. Cztery piwa. Każ im zapłacić. Wiem, co robię. Myślisz, że ta kobieta nam pomoże? Do tej pory wszystkim pomogła. Boję się, że ten drań nie zostawi nas w spokoju. Na pewno tak nie będzie. Jeśli zrobimy wszystko zgodnie z instrukcjami tej kobiety, duch pani męża nie będzie nas już straszył. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czego pan sobie życzy? Pić mi się chce. Dlaczego tak zbladłaś? Widzisz tego człowieka? Tak. Co z nim? Boję się go. Co? Przeraża mnie. Jak to? Powiedział ci coś? Nie. Ale podglądał mnie, kiedy kładłam się spać. Wypiłaś dużo piwa? Nie. Przysięgam, że tam był. Przestań. Nie wierzysz, ale mówię prawdę. Pewnie, że nie wierzę. Nie mógł wejść do twojego pokoju. Zdrajcy, grzesznicy, mamo, nie mogą cię skrzywdzić, nie zostawiaj mnie. Zdrajcy, Doña Soledad de Santillo została uznana winną zdrady. Tak samo jak Don Sebastian de Mendoza. Oboje zostają skazani na szubienicę. Niech Bóg się zlituje nad ich duszami. Sebastianie, kocham cię. Ja ciebie też. Eugenio, musisz nas pomścić.
Nie zostawiaj mnie. Nie chcę, żeby zginęli. Spokojnie. Co się stało? Nie chcę, żeby ich powiesili. Nie powieszą ich. Wszystko będzie dobrze. Nie desperuj tak, bo się rozchorujesz. Bardzo się boję. Spokojnie. Wynajęliśmy już adwokata, który im pomoże. Będzie ich bronił. Źli są silniejsi. Nie. Na pewno udowodnimy ich niewinność. Potrzebujemy jeszcze kogoś, bo nikt nam nie uwierzy. Jak możesz nam pomóc? Nie wiem, ale nie uwierzą nam. Uwierzą. Uspokój się, kochanie. Posiedzę przy tobie, dopóki nie zaśniesz. Dlaczego się nie kładziesz? Nie jestem śpiąca. Padam ze zmęczenia. To śpi. Co ci jest? Połóż się. Kogoś tu dzisiaj widziałam. Kogo? Kogoś. Ale kogo? Kogoś, ale Iris ma rację. Nikt tu nie mógł wejść. Przestań mówić i kładź się. Nie jestem śpiąca. A ja tak. I nie zamierzam tracić czasu na rozmowy. Dlaczego nie pamiętam, co się wtedy stało? Do diabła. Maldita sea! Hola. Witaj. Przyniosłam ci herbatę. Dziękuję, nie musiałaś. Ale chciałam. Co się wtedy stało? Co ty mi dałaś, Lais? Co to za tajemnica? Boże, pomóż mi przypomnieć sobie wszystko. Ajudame, Señor. Ajudame. Wyjdź. Guillermo? Sal! Wyjdź. A dónde? Nie. Dokąd? Na plac. No. Nie. No. Sal, wyjdź, bo pożałujesz. No, no. Wyjdź. Sal!
Iris, pomóż mi. Se metió. Ayúdame. Ayúdame. Elena, ¿qué me quieres decir? Co z tobą? Nic nie rozumiem. Que mire qué. Nikogo nie widzę. Yo no veo a nadie. Za dużo pijesz. Nie. Tam. Elena, estás tomando más de la cuenta. Za dużo pijesz. Vamos. Idź za mną. Doña Elena. Doña Elena, ¿qué le pasa? Co pani jest? Ayúdeme. Pomocy. Ayúdeme. Ayúdeme. ¿Qué le pasa, doña Elena? Proszę powiedzieć, co się dzieje? ¿Será que está enferma? Może jest chora? Doña Elena. Pomocy. Doña Elena, por proszę favor, coś powiedzieć. Algo. ¿Será que está loca? Poszalała? Estoy loca. Nie. Loca, no. To diabeł. Doña Elena. Se le fue la voz. Pani głos zniknął. Hábleme con señales. Proszę dawać znaki. Ven. Chodź. Ven. 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 Guillermo, obudź się. Co jest? Co zrobiłeś swojej żonie? Wyszła stąd jak szalona. To normalne. Przestań. Nie może mówić. Gdzie ona jest? Nie wiem. Nie mogłam jej zatrzymać. Jak to? Wyszła? Szukaj jej. Mam złe przeczucia. Zaraz. Dlaczego nie mogę się wyspać? Szukaj swojej żony. Zrobię to po dobroci. Nic na siłę. Pośpiesz się. Już. Idziemy. Chodź. Co pani jest? Idź za mną. Nie słyszy pani? Słuchaj mnie, bo pożałujesz. Co pani jest? Proszę z nami wrócić do tawerny. Chodź. Co się dzieje? Jakby miała... Gdzie ona jest? Poszła tam. Nie mogliśmy jej zatrzymać. Dziwne. Jak to? Oszalała. Nie, jakby duch posiadł jej ciało. Moja Helena. Wersja polska dla TVN, ITI Film Studio. Tekst Olga Krysiak. Czytał Lucjan Szołajski. Amarnos con el alma, sin mirar atrás y vivimos un solo sentimiento que viaja con el viento y nos une, el deseo de volvernos a amar.